Czas odchodzenia Ojca Świętego rozpoczął się, przynajmniej ja tak sądzę, 26 stycznia. Wtedy Ojciec Święty po raz ostatni wygłosił katechezę na temat psalmu i to był psalm 116. Ten psalm mówi: wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan dobro ci wyświadczył. A potem będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. I Ojciec Święty, posługując się cytatem z Orygenesa, tłumaczył: duszo, wracasz do Pana nie dlatego, że jesteś tego godna, ale dlatego, że otrzymałeś miłosierdzie. I potem ten wątek odchodzenia i doświadczenia miłosierdzia właściwie cały czas jakoś nam towarzyszył. 1 lutego Ojciec Święty poczuł się źle, nie mógł oddychać i wtedy został przewieziony do Polikliniki Gemelli. Ale jego stan nie był zły, także już 2 mogła odbyć się audiencja z okna Polikliniki. Ojciec Święty mógł pozdrowić tych, którzy się tam zebrali. Ale już jakieś przeczucie tego ostatniego etapu życia Jana Pawła II było. Dlatego, że na przykład 5 lutego zebrało się ponad 100 biskupów z 40 krajów i odprawiali mszę świętą w intencji Jana Pawła w kaplicy Polikliniki Gemelli. Potem 9 przypadała środa popielcowa, Ojciec Święty odprawił mszę świętą i przyjął również popiół. W tym okresie miałem okazję raz odwiedzić Ojca Świętego w szpitalu. Był spokojny, pogodny. Przyjmował ten pobyt jako jeden z kolejnych, których w swoim życiu już przeżył wiele. 10 lutego, w przeddzień święta Matki Bożej z Lourdes, Światowego Dnia Chorych, Ojciec Święty powrócił do Watykanu. I to był dla nas wszystkich dzień radosny, bo to oznaczało, że z jego zdrowiem jest lepiej. W następnych tygodniach wydarzyły się 2 śmierci, które pozostawiły w Ojcu Świętym smutek, żal. 13 odeszła do Pana siostra Łucja z Fatimy, a 23 Luigi Giussani, założyciel Comunione Liberazione. Ojciec Święty starał się uczestniczyć i wystosował na tę okazję swoje przesłania. A 24 znowu poczuł się źle i znowu trzeba było wrócić do Polikliniki Gemelli, podczas gdy rzecznik prasowy jeszcze zapewniał, że Ojciec Święty czuje się dobrze, to wieczorem dokonano zabiegu tracheotomii. I to dla Ojca Świętego był bardzo trudny moment, bo stracił głos. Nie mógł już więcej głosić Ewangelii słowem. Teraz pozostało mu głoszenie jej swoim cierpieniem. A potem wszystko toczyło się już bardzo szybko. I kiedy Ojciec Święty powrócił do Watykanu, to właściwie zbliżało się Triduum. Jeszcze 19 marca podpisał list do kapłanów. Podpisał go, będąc w szpitalu, i rozpoczął w ten sposób: piszę do was jako chory pośród chorych, dzieląc moje cierpienie z cierpiącym Chrystusem. I nawiązywał w tym liście do liturgicznego wezwania, które odmawiane jest po przeistoczeniu, i mówił, że życie człowieka, zwłaszcza życie kapłańskie, wiąże się z ofiarowaniem siebie razem z Chrystusem. To było takie przejmujące słowo, które odczytywaliśmy jako zapowiedź rychłego czasu zjednoczenia z Panem Jezusem. A potem był ten obraz Jana Pawła II odprawiającego drogę krzyżową, która odbywała się przy Koloseum, z krzyżem przytulonym do policzka.
Patrzyłem na ten obraz i przypominało mi się, jak podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 roku Ojciec Święty poprosił, żeby jeszcze raz zawieziono go do Bazyliki Grobu Pańskiego, po to, żeby mógł stanąć pod krzyżem. I wtedy widzieliśmy, jak głęboko jest zjednoczony z Chrystusem cierpiącym i jak bardzo zawierza mu swoje życie. A w ten Wielki Piątek, patrząc na przytulającego go krzyż, miałem jasne przekonanie, że jego dni nadchodzą, że to proroctwo z Golgoty się w tym momencie wypełnia. Jeszcze wcześniej, 30 marca, odbyła się ostatnia audiencja. Ojciec Święty nie mógł już wtedy mówić. I miałem wtedy smutny honor, przywilej udzielić Ojcu Świętemu głosu po to, żeby pozdrowić Polaków. Bardzo mu na tym zależało i myślę, że to pozdrowienie pozostanie na zawsze w moim sercu. A 2 kwietnia, w dniu odejścia Ojca Świętego, pożegnałem się z nim w południe. Wtedy arcybiskup Dziwisz poprosił, żeby przyjść do Ojca Świętego. Chętnie poszedłem, był tam już obecny kardynał Ratzinger, pomodliliśmy się razem. A potem Ojciec Święty był świadom tego, że jesteśmy i modlił się z nami. I arcybiskup Dziwisz poprosił, żeby nam pobłogosławił. Uklęknąłem przy jego łóżku, położył mi rękę na głowie i zrobił znak krzyża. Z uśmiechem, z podziękowaniem w oczach. Te wszystkie te lata, które razem mogliśmy przeżywać. I to był moment mojego pożegnania z Ojcem Świętym. Ale najtrudniejszy dla mnie moment to nie był moment Jego śmierci, bo On na ten moment nas przygotował. On w wielu momentach w swoich pismach, zwłaszcza w tych, które kierował do kapłanów, mówił, że życie człowieka zależy od Pana i że Jemu się ofiarowuje przez Maryję, totus tuus. Dla mnie najbardziej przykrym momentem był ten, w którym na kilka dni przed śmiercią arcybiskup Dziwisz wręczył mi plik kartek zapisanych własnoręcznie przez Ojca Świętego i powiedział, to trzeba zacząć tłumaczyć. Kiedy otworzyłem, okazało się, że to jest testament Ojca Świętego. I wtedy dotarło do mnie, że Ojciec Święty odchodzi. I choć plac Świętego Piotra wypełniały tłumy ludzi, którzy modlili się o jego zdrowie, o to, żeby Pan Bóg zachował go jeszcze dla Kościoła, to dla mnie było jasne, że to są ostatnie godziny. Ale trafiłem na tekst zapisany w 80 roku, w którym Ojciec Święty zawierzał siebie na ten ostatni moment i prosił, żeby to również dla niego była Pascha i żeby to odejście służyło tej sprawie, której służył przez całe życie, to znaczy dobru człowieka, uświęceniu człowieka, dobru Kościoła i przekazaniu tego, co Bóg chce człowiekowi przekazać. I tak sobie myślałem, że ci ludzie zgromadzeni na placu w tej gorącej modlitwie są właśnie takim wypełnieniem tego jego pragnienia. A potem przyszła śmierć i znowu przyjąłem ją spokojnie, bo wiedziałem, że Ojciec Święty był przygotowany na spotkanie ze swoim Panem Jezusem Chrystusem i z Ojcem. I tego spotkania oczekiwał, dlatego słuszne wydało mi się to, że odśpiewano po jego śmierci Te Deum Laudamus, a nie pieśni żałobne. Myślę, że tak właśnie trzeba było za to życie, za całą jego posługę Bogu dziękować przez Maryję. Jak dobrze wszyscy wiemy, moment śmierci Jana Pawła II ogłosił na placu Świętego Piotra
substytut sekretariatu stanu, kardynał Sandri. I to nie było dla obecnych tam na placu zaskoczeniem, bo wszyscy jakoś mogli się tego spodziewać, ale jednak było głębokim przeżyciem. Już podczas modlitw w poprzednich dniach ludzie przychodzili i zostawiali na placu Świętego Piotra karteczki, na których były zapisane ich świadectwa, ich podziękowania, ich prośby skierowane do Jana Pawła II. Prosiliśmy, aby te karteczki zostały zachowane, żeby nie trafiły na śmieci. Z tego potem powstały dwie książeczki, jedna po polsku, druga po włosku, które ukazują to, co przeżywali wtedy ludzie. Ja miałem okazję wtedy również w jakiś sposób towarzyszyć dziennikarzom, politykom, dyplomatom i widziałem, jak zmienia się z dnia na dzień ich nastawienie do tego wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy normalnie są nastawieni na to, żeby opowiadać o wszystkim jako o sensacji, po to, żeby odbiorca mógł być zaangażowany. A w miarę upływu czasu, a zwłaszcza w momencie śmierci Jana Pawła II, już się nie prześcigali. Właściwie to czekali, że ktoś inny to ogłosi. A potem nie mówili o śmierci, ale tak jak powiedział to kardynał Sandri, o odejściu do domu ojca. Tak samo dyplomaci, no, oni są zobowiązani do tego, żeby informować swoje kraje o przebiegu rozwoju spraw. Ale w końcu przestali się tym interesować jako wydarzeniem polityczno-dyplomatycznym, a zaczęli płakać tak jak wszyscy inni ludzie. Zaczęli mówić o swoim przeżywaniu pontyfikatu Jana Pawła II, nie z punktu widzenia dyplomaty, ale z punktu widzenia człowieka wierzącego. A potem zaczęły napływać z całego świata tłumy ludzi i ci ludzie stali czasami kilkanaście godzin po to, żeby tylko na moment przejść obok trumny, której był złożony Jan Paweł II, i jeszcze raz zawierzyć siebie, jeszcze raz podziękować mu w duchu za cały jego pontyfikat. Był to czas z jednej strony żałoby, ale z drugiej strony wielkiego dziękczynienia Bogu za to, co wydarzyło się w przeciągu tych minionych 27 lat i za to przesłanie, które Jan Paweł II niósł i swoim słowem, i swoim przykładem, i swoim świadectwem, a przede wszystkim swoim kontaktem z poszczególnymi wiernymi, a także z tłumami wiernych, które spotykał na całym świecie.